Siemaneczko, witam serdecznie, jestem Bartul. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Blacktail. Zadania w tej grze są tak długie, że niestety nie możemy ich wykonać w ciągu jednego odcinka. A jak widzicie, tutaj troszeczkę żeśmy tego terenu poeksplorowali, natomiast nie wszędzie byliśmy i to jest może błąd. Więc jak już tutaj przyszedłem, prawda, no to zbadamy tą lalkę i zobaczymy, co dalej. Jeżeli chodzi o umiejętności, to tutaj możemy coś ulepszyć, ale musiałbym wrócić do chatki. Jeśli chodzi o moralność, to jesteśmy tutaj na tym poziomie. Zależy mi na to, żeby tutaj wbić ten poziom szlachetny. Mamy tutaj dwie strony zdobyte, ropuchę różaną, którą jest swoistym jakby przymiotem kolekcjonerskim. Okej, jedziemy dalej. Skończyłem tutaj, bo tutaj będzie grubszy temat, więc nie było czasu już, żeby dokończyć to zadanie. Baba. Again. Czekajcie, bo babę mamy tutaj. Dobra, i co dalej? Przyznam szczerze, że... Okej. Tutaj chyba jeszcze coś jest, nie? No właśnie. Za cholera wstrętna. This is not getting any easier. Does a little hunt tickle your fancy, princess? I guess we don't have a choice. We? You don't. Follow her. Dobra, tak się zastanawiam, czy tutaj jest jakaś szansa wdrapania się, chyba nie. Wiecie co, zanim tam pójdziemy, chociaż tutaj może pójdę, okej. Ale tutaj już nie będziemy szli dalej. Nie wiem, co to jest to. To byśmy sobie tą skrzynię tutaj zebrali, wiecie. Która tu jest, tylko jak ja tam kurde wejdę. Myślę, że tam doskoczę. Jest. Dobra, fajnie. Mamy zęba. Oczywiście zaznaczamy go, tylko pytanie... Aha, on jest tutaj, dobra. Tu by dwie chyba pineski. Czekajcie, spróbuj tutaj przejść jeszcze. Aha, bo tu jest ścieżka. Po której niby możemy iść. I'm not taking its life for my own needs. Widzicie. Oh, I forgot to thank you. The honey's working miracles for these ants. It's so good I started thinking about getting it from the bees by myself. But I don't really know how. And, well... Since you've given me some already, I figure out that maybe you could teach me how to get it. Dobra, życzyli wam moralność, naucz pana larwę. Bees appreciate flower offerings. Whenever you are by a beehive, try presenting them a red herb. Or maybe some flower more popular in the underground. They'll share some honey with you. Oh, well, all the flowers that grow in the underworld are hideously ugly and smell disgusting.
So maybe I can find a nicer one up here. I'll try it. Thank you. Zwróć uwagę, że od czasu do czasu go spotykamy i tutaj sobie z nim rozmawiamy, jakieś tam prowadzimy zadanka też. Okej, nawet nie wiedziałem, że tutaj możemy... Aha, widzicie, mamy kurczę, patyczaka załatwiłem. Ale mamy tutaj możliwość teraz teleportacji w to miejsce. A to co to kuźwa robi? They say the evil roses steal Mise's eyes, forcing them to look at their riches from afar forever. But no punishment should last that long. Ej, kurde. Shit. Pan larwa, róża, patyczak. Ha. Dobra, wiecie co, siul z tym. Nie, tam chyba patyczak był jeden jeszcze. Może wpadł nam. A, gdzie tu jest to przejście? Dobra. Teraz się tego nie da załatwić. Dobra, kierujemy się tutaj w sumie. A, i to są ścieżki namalowane, gdzie można iść? Nie, to chyba nie. Nie, to jest tylko rysunek. Powiem wam szczerze, że chętnie bym tutaj jeszcze pozwiedzał trochę tego otoczenia. Nie będę tak leciał przed siebie. Ej, co się kuźwa dzieje? Co to było? Aha, to już nie dam rady ten wejść, tak? No, fantastycznie. A, bo my jesteśmy z drugiej strony, pamiętacie? Tutaj był ten kamień, który nas nie chciał opuścić. W takim razie, co mi tutaj dodało, że goś mnie tutaj puścił? Tutaj nie dam rady przejść przecież po tym. O, cholera. Dobra, spadłem. Tutaj byliśmy już przecież. Kurde. Czy to pójdziemy może tu? Wiecie co najgorsze, że te trolle będą mnie cały czas śledzić. One nie przestaną mnie tutaj atakować. Chociaż nie, chyba nie atakują, dobra. Tutaj niby byłem. Oh, you did it. Wiecie co? Zeskoczymy sobie może tutaj. Ale kurde... Tutaj mi jeszcze nie było. Okej. Okej, dobra. Podarujmy kolejnego kwiatuszka. Też miodu pewnie mam w brud. Nie wiem, co to jest to, szczerze powiedziawszy. Złowimy rybę. Jak już tu jestem. Ryby się łowi banalnie i szybko, więc...
No proszę. A co to jest? Zatrute jabłko. O, widzisz, jakiś przedmiot. Czy to nie jest... Tutaj możemy niby przejść. A, i to się urwało teraz. Dobra, nie, tych nie potrzeba. Tam coś musi być na rzeczy. A, skrzynia, widzicie. Wiecie co, tak tutaj... O kurde, to jest ten przeciwnik z włócznią. A tam i tak chyba nie wejdziemy, więc na razie chyba sobie daruję tutaj to przejście. I pójdziemy chyba tutaj. Odkryjemy sobie do końca tę mapę. Właśnie szybko się porusza, to jest fajne. Rady przejść dalej. Dobra. Dalej ten kamień. Tylko czekajcie, bo on się przesuwa, tak? Jak się odwrócimy od niego. Czy są jak można przechytrzyć pszczoły? Jest osiągnięcie związane z przechytrzaniem pszczoły. Nie wiem, co konkretnie musiałbym zrobić. Ja chcę z nimi walczyć, jeśli średnio mi się to widzi. Tu jest nasz cel. W zasadzie można by tam tą stronę się udać. Strzeżcie się. Myślę, że sobie już poradzimy tutaj. Dobra. A to co to jest? Jakiś wielki, olbrzymi żuk, z którym nie mogę nawet pogadać ani nic zrobić. No nic. Sprawdzimy ten obóz. Tutaj mamy... No to chyba jest tylko i wyłącznie pułapka. A, mamy 9 na 14. To mi się przyda. Gdzie to oko drugie spadło? Holender. O, jest.
Not now. Skąd się te potwory tu wzięły? Shit. Ale się raz miałem przy co? Aha, ja muszę ich pokonać, żeby otworzyć skrzynię. No to wiem, że tak działa. It's not safe yet. Następny? No właśnie, możemy to tak zrobić też. No. Jeszcze ktoś tutaj dycha. Dobra, jak tu przyszedłem i powalczyliśmy trochę, to zróbmy tak, żeby tutaj wszystko zrobić, wszystko zebrać. Kryształy, strzały, miód. A to co to kurde jest? Spider trapped in amber. This one is seamless in that. Trust me. You'll just need to make it talk somehow. O, proszę, widzicie, jakiś fajny przedmiot zdobyłem. A tam jest ten. A ta pułapka zasrana. I teraz będę mógł otworzyć tą skrzynię. O, warto było przyjść do tego przedmiotu. Bursztyn w pająku. Wyszepczę wspomnienie o złym oku. Dobra, możemy to też de facto chyba zejść na dół. No, błądzący wzrok. Warto tu było przyjść i warto to było zrobić. Czego nie mogę tutaj wyznaczyć pineski? Już więcej pineskek się nie da tego? Aha. Dobra, to już niestety te pineski. One of the fabled lost pages of the ancient grimoire. Study hard. Play hard. Mamy 14, dobra. W zasadzie to można byłoby wrócić do naszego schronienia. O kurczę, tutaj nas nie było. Aren't you the one spy was inquiring about back in the spring? No, I wasn't supposed to hear that. It's such a nice day, isn't it? Tam je gra prowadzi. Dobra, ale na razie tam nie będziemy szli.
ząb. Dobra, fajnie. Okej, tu tak wygląda, jakbym się wracał, ale tędy nie szedłem. Czekajcie, tam jakiś uciekał ten. Jakiś gnomek. Dobra, tutaj połowimy ryby. Kurczę, fajna ta gra, jest sporo tutaj, duży teren, jest duża mapa i dużo jest tutaj do roboty. Co chwilę coś się znajdujemy, co można byłoby odkryć. A, mamy to, dobra. No tutaj mamy to odkryte jeszcze, wiecie, o. Co to kuźwa jest? Tutaj byliśmy, dobra. O, kurde, trochę żeśmy się nie patrzyli, to może wrócili. Wiecie tak, tutaj coś mamy. Ja może bym sobie właśnie jak może tędy poszedł. Boruta is my name. Wiem. Aha, goś mi 8 ukradł. Osiem kwiatków. Fantastycznie. O, widzicie, tego nie zauważyłem tutaj. Ja pierdzielę. A, 4 strzały mi tylko dał. Ile mam tych kwiatków w końcu? 24. Odzyskałem chyba. Co, ja się wrócę na chwilę do kryjówki, bo mamy trochę tych stron. Mamy też trochę tych ości. Szczerze powiem wam, nie wiem co to daje. Szkoda, że gra nas nie informuje. Aha, zrobię nam się uzupełnienie. You don't need to be a prince. A garden ornament is just enough. Ropuchy mają dla ciebie podarki. A stick bug spy. All honey from bees. From what I have sowed, I'll reap what I need. Różana ropucha zaznacza na twojej mapie skarby. Aha! No ale to gdzie to zaznacza nam te skarby? Oh, what's up? How did you get here? Hello? Pierwsze musimy takie 3 żaby znaleźć, w sumie 6. Jest mapa, dobra, tutaj mnie interesuje. Tutaj co to możemy robić? Tu jest almana. I tutaj udało mi się te jabłko zgnite doprowadzić, dobra. I'll just see if I can make this amber. O cholera, ej. Co to kuźwa było? Every full moon, she and others like her set out on broomsticks to dash through the midnight sky and howl like crazy. Why? They hunt for kids. Uh-oh. And if they get you, they'll poison your heart and watch it turn all dark and evil. And then you are one of them. Hmm.
What do you say? Facts or fairy tales? Nie wiem, co otrzymaliśmy i co to nam dało, szczerze powiedziawszy. To możemy odblokować chyba. Chociaż nie wiem, to tak wygląda bym... aha, i życie. Klejące strzały tutaj mamy. Możesz wytwarzać klejące strzały. Tutaj mamy z kolei eliksir łowcy. Mikstura ta sprawia, że twoje kroki są cichsze, a ruchy szybsze. Uodparnia cię również na oszołomienie i zapobiega zmęczeniu przy naciąganiu strzału. Ok, możemy sobie to w sumie odblokować, czy nie? Albo klejące strzały, albo to możemy jeszcze odblokować. Zarazem w sumę. Otrzymujesz przyspieszenie po użyciu idola błysku. Ok. To sobie aktywujemy. 10, 10, 1, 1. Ok, tu mam surowce. Klątwa kruka. Możesz nosić 6 dodatkowych klejących strzał. Ponadto trujący całun i klejące strzały mają większe pole rażenia. Zwiększają szanse na umierających... wróć. Zwiększają szanse, że umierający wrogowie opuszczą miód. Dobra, to na razie to zostawmy. No to cały czas wszystkie sposoby leczenia są skuteczniejsze. I to możemy kupić. 15, 4, 4, 1, 1, 1. Dobra, mamy surowce, kupujemy to. Eliksir łowcy tymczasowo sprawia, że twoje kroki są cichsze. No dobra, przytrzymaj pieniądze, by go wypić. I tu możemy jeszcze to odblokować. Specjał, który po trafieniu tworzy trującą chmurę. Okej. Okay. Tylko 2, 2, 2, 2, 2. No to wszystko mamy. 5 zębów. Widzicie co? Specjał w szerokim polu rażenia. W sumie to można odblokować, ale 5 zębów stracimy. Nie będę mógł żadnych umiejętności później kupić. W sumie na razie to może się wstrzymamy z tym. To się chyba nic nie wydarzyło. Ale zwróćcie uwagę, że mamy jakby dwa przymioty kolekcjonerskie. Tutaj znalazłem to jabłko zgnite i udało mi się tutaj odblokować, znaczy tą ropuchę jeszcze donieść. Gdzie to jest? Tutaj. Które niby nam pokazuje. Stick bug spy. All honey from bees. From what I have sowed, I'll reap what I need. A na mapie, ale ta mapa, no to tutaj nic nie widzę, prawda? A jest tutaj coś. O. Zobaczmy to. Co to za map, co to za ten skarb. Nie jestem za czym. Dobra, idziemy tam. Myślę, że to jest pomysł. Wiecie co, bo muszę teraz sobie uzbierać wszystko. Od początku trochę tych surowców. A, jedno oko, 4 kryształki. Damy radę. It feels good to help you, little one. O, widzicie? Co chwilę się coś znajduje. Dobra, kwiatki mam full, oczy mam full, kryształki jeszcze potrzebuję patyki. Patyki mam 40 na full, to jeszcze potrzebuję tylko liście. Jakie liście? Pióra. Skrzynia? A, tu byłem. Tu byłem. Tu się nie wdrapiemy.
Podobno z jakimiś grzybkami można walczyć. Ej, czekajcie, bo ja źle poszedłem. Pytanie to jak żeśmy oczyścili to miejsce już z tych troli, to one chyba już nie powrócą. Przynajmniej fajnie by było, żeby tak to działało. A my pójdziemy chyba tutaj, o właśnie. Ile mam miodu? 8. Miód się przyda. Gdzie jest ten skarb? Gdzieś tutaj. O kurde, i co to tu jest? Za polana. Who dares to disturb their betters? That's pointless, commoner. Hail be thou, O brave Sir Knight. What is a poor yokel such as you doing in a place such as this? Are you tired of living? You say this place is not safe, but what makes it more dangerous here than anywhere else? Disruption in the order of nature. Never seen here at this scale before. Weird beings spawn every now and again. Beings? Unholy atrocities. Such as Barbara. You think she might be somewhere nearby? It doesn't seem that way at the moment, gods be praised. Still, in times like these, the just have to steel themselves. As you know, the cursed have always stirred things up, brought it against us, provoked the war. And so it is, a restless army of invaders have taken advantage of the turmoil. With their clubs and shields, they push on to grab ever more land. Clubs and shields, you say? Do you mean the Gnolls, by any chance? Speak not the name, for they may hear your call, orphan. They have taken a hold of the derelict quarry. We must stop them, and if we don't do it in time, those blasted cursed surely will. They won't hesitate to use that mine for some unimaginable evil. Of that I am certain. And the minute we turn a blind eye to this villainy, that's the minute we allow the black-tailed devil himself to walk this land freely. I see, my liege. Most certainly we cannot allow this to happen. We cannot allow this to happen. Yes. That's what I just said. Fortunately, I have secured a hidden passage, which will lead us to the very center of the infested quarry. When you're inside, you will surprise the enemy by raining down arrows upon them and conquer that territory for our cause. Well, hold... I hear no objections. Good. Podejmę się tego wyzwania, co sprawia, że gnole są ostatnio takie agresywne. Hold on just a minute. Sir, why have the Gnolls been so aggressive lately? Is it because of some unholy atrocity as well? You might put it that way. It is the Gnoll mistress's doing. She's pale as death itself, and not far less dangerous. Rumor has it she regains her strength completely after every duel, resting in a glass coffin. Ridiculous! She is also said to command 7 deadly henchmen. Who work the mine day and night, chanting their unholy barbaric hymns. Bah, that's just a fairy tale for simpletons. There's plenty more in there. Wrongdoers, the bunch of them. And they won't be discouraged easily. Let us end this devilry, then. Blow the horns and lower your visors. Are you ready to throw yourself into the heat of battle? I will do my utmost, my lord. Fine. Prepare for a baptism of fire. Take your position. Ej, na tej arenie będziemy walczyć, czy... Odeprzyj hordę gnoli, przemieszcza się między trzema wieżami, aby odpierać falę nadciągających wrogu. Nie pozwolimy zniszczyć bramy kamieniołomu, inaczej bitwa dobiegnie końca. Okej, okay, możemy opuścić bitwę strzelając białą. Okay. Brace yourself!
yourself! They are coming! Get ready, princess. That ancient tower over there used to have a mysterious room on it once. Perhaps you can use that somehow. Tu są te bramy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Mamy strzały w razie W. Daleko jest. Nie trafimy tak daleka. Ej, fajny taki challenge. Coś, ale to nie jest chyba to, czego... A, tu mnie gra przyniosła. A jednak tutaj ten znacznik to chyba dobry był. Rycerz. I tutaj też mieliśmy tego rycerza, widzicie? Aha. Lepsza. Na razie chyba to proste się wydaje. Cześć, jak tą bramę zniszczą. Tam jest chyba jeszcze jedna jest. Może jeszcze jakaś inna brama jest. Szalak. Nie wiem czasem, czy tutaj, no wiecie, nie trzeba mieć wyższego poziomu. Z lepszymi umiejętnościami, bardziej rozwiniętą postać. Thank you.
Tu jakaś brama jeszcze jedna była. Kurde, bela, ale balans. Kiedy to się skończy? Kurde, jakiś boss idzie. Now that you need it so much, huh? With no leader, Gnolls won't pose such a threat anymore. That was it! You crushed all of those scoundrels. Come and see me at my keep, Orphan. We shall talk. Dobra, myślę, że nie będziemy tutaj chyba zostawać, po co? A glorious victory of virtue! And yet, this success is but a step on our path to true triumph over evil. I assume you yearn for some reward now? Here. Zęba otrzymałem jednego? Aha, jeszcze jakiś przedmiot, dobra. The Gnolls might have taken some losses last time, but the Vanguard reports that they are back, stronger than before. We need to regain the advantage! And with God's help, do it we will. So, have you made up your mind? Are you ready to fight with honor? Nie, no na razie not nie. Not yet, sire. This kind of hesitancy will be your undoing, wench. Łupanina w kamieniołomie. Pomóż rycerzowi w walce. Zgłoś się do rycerza. Broń kamieniołomu. Pomóż rycerzowi w walce. Że to sobie zrobimy, ale innym razem, jak będziemy mieli troszkę mocniejszą postać, tu mam jakiś trujący całun, można by było to odblokować. Tutaj mamy ostrze strzały, drewniane strzały zadają większe obrażenia, tutaj możemy jeszcze raz to odblokować prawdopodobnie. Więc dodatkowe obrażenia będą na naszą korzyść wpływać, także kurczę. Aha. Tak, tak, dobrze. To jest tak, że tutaj musimy ten paseczek przesunąć w tą stronę. Więc jest dobra sprawa, tak, bo tutaj nam też się to przesuwa, widzicie. Czyli tutaj wykonując te aktywności, które tu mamy opisane, zwiększamy ten pasek słoneczka do królowej. Tak samo tutaj to. Ornitolożka najgorzej. Masowo wybije jej latające szkodniki, jednak zachowaj prawość.
zniszcz też ich domy, ale pozostań w świetle. Latające szkodniki. Ciekawe. He'll be tilting at his windmills with or without you. But he gave you a little something. How useful of him. Czekajcie, co to właśnie otrzymaliśmy? Kilof pokryty miodem. Jeden z odnalezionych przedmiotów. Sprawdzone narzędzie krasnoludów. Być może to jest jakiś przedmiot kolekcjonerski. Dobra. Spoko. A, to jest zaznaczone już jako ukończone? Nie. Upanina w kamieniołomie. Pomóż rycerzowi w walce. Te walki są chyba... Dobra, zrobimy to innym razem. Bo już za bardzo czasu nie mamy. Natomiast jeszcze może byśmy tutaj poszli w lewo. Grzyby, zadanie poboczne. Z każdą porą roku grzyby mogą prosić Cię o przysługi. A jeśli zdecydujesz się im pomóc, nagrodzą Cię zaginionymi stronami i innymi cennymi surowcami. Zależnie od Twojej moralności, albo przeklęci, albo szlachetni będą chcieli z Tobą rozmawiać, a przeciwna grupa stanie się wroga. Drogowskazy doprowadzą Cię do leży grzybów. Aha. Czyli tutaj gdzieś, tak? No kurde. Tu też jest jakieś zadanie poboczne. O kurde, powiem wam, że to się robi ciekawe. Więc to jedna rzecz jest, którą wam nie pokazywałem. Mianowicie możemy... O, tylko nie, nie tą strzałą, tylko z miodem. O, możemy to strzelić i to zalepić. Ale niestety to po pewnym czasie nam się odblokuje. Więc nie jest to na stałe. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Fajna gra, bo jest, wiecie, ten świat jest ładny, fajnie się eksploruje i jest tutaj dużo różnych takich ciekawych aspektów, gdzie możemy coś tam robić, prawda? A, to możemy jakby... Skorzystać. Dobra. A, to jest sekret, proszę. Jak się tam spiąć? O kurde. Zęba. Pytanie, co to jest to? Widzicie, tutaj nie mamy możliwości na razie tego przekroczenia, przejścia przez to. Jakiś pancerz żuka. Jeszcze. O,
Czyli z tej strony też to jest zamknięte. To przejście. Wiecie co, tam nie będę zaskakiwał, bo później nie wyjdę stamtąd. Później nie wyjdziemy. Dlaczego tu nie mogę skoczyć? Bez sensu. O cholera. A co to jest to? A, kryształek, który coś tam sobie chowa. Przypuszczam, że nie mamy czegoś, co by nam pozwoliło zniszczenie tego. Także widzicie, kolejna zagadka. Musimy się kolegiem rozwikłać. Dobra, myślę, ludziska, że sobie zakończymy materiał. Już czasu nie mamy. Bardzo ciekawa gra. Dużo się tutaj, dużo rzeczy jest do zrobienia. Nie wiadomo, co w ręce włożyć, szczerze powiedziawszy. Serdecznie dzięki za oglądanie, to wszystko w tym odcinku. O, to co to jest? Bardzo to latające motylki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!